Cześć wszystkim, z tej strony Zawał. Gramy w Titanfall 2. To jest mapa Suchy Dot. Wyniszczenie. Dzisiaj będę strzelał z Kara i używał Polarisa, którego już wcześniej wam pokazywałem, latającego Titana. W angielskiej wersji gry zwanej jako North Star. Standardowo jako moja umiejętność taktyczna używam przeskoku fazowego, bo jest miły, łatwy i przyjemny w użyciu. Tutaj przebiegł koło mnie jakiś pilot w maskowaniu, ale go nie zauważyłem. Próbuję gonić tego gościa i strzelić mu serią w plecy, ale niestety się spóźniłem. Wyręczyli mnie moi koledzy z drużyny, więc szukamy nowego celu. Myślałem, że tutaj ktoś biegnie, więc rzuciłem gwiazdkę ognistą. O, tu jakiś żołnierz potnego. Lecimy na poszukiwanie nowych celów. Widzę, że tutaj wchodzi cały oddział. Tych kurów, więc przeskoczę nad nimi. A podobno jakiś pilot próbuje go kopnąć, ale niestety nie zadziałało. Jest mi bardzo smutno. Prawdopodobnie lag. O, ktoś biegł. Znowu ktoś mi strzela po plecach. O! Idealnie strzeliłem wszystkie naboje wokół niego. Jak w Pulp Fiction. Widzę, że znowu koledzy z drużyny mnie uratowali. Więc biegniemy dalej i szukamy kolejnych wrogów do zabicia. Chyba biegnę w ogóle w złą stronę, ponieważ strzały dobiegają z przeciwnej. O, ale tutaj są piechurzy, których mogę przetrzelić. I wyruszyć dalej. Tutaj zazwyczaj ktoś biega, ale o, już myślałem, że jest pusty korytarz. Teraz się będę z nim ganiał. Może pobiegnę naokoło, strzelić mu w plecy, podczas gdy pozostali. O, no, ktoś go zabił z Zenstara. Już myślałem, że to moje kopnięcie sprawiło, że on wybuchł. O, proszę, jest kolejny. Znowu strzelanina gdzieś za moimi plecami. Ojej, to zepsułem. Ale z tego co widziałem, jakiś klesz do niego dobiegł. Nie regulujcie odbiorników, to gra się przecina. Powiem wam, że bardzo urokliwe jest granie przy takich spadkach klatek. W pokazie slajdów. Zwłaszcza w grę, w której milisekundy dzielą cię od śmierci. Ale widzę, że tutaj już ciekawa akcja się kroi. Chyba trzecia z kolei ofiara. Jeszcze jeden żołnierz gdzieś tu był. Ktoś mnie nie wiem. Niestety nie dałem rady. Ale już mam gotowego Titana, więc zaskoczyłem na pole bitwy już tutaj. Tak jak mówiłem wcześniej, Polaris. Proszę. To już. O, to nawet ten, który mnie zabił. Więc muszę mu sprzedać bukę. Tego zabiły rakiety kasetowe. O, to jest jeden z powodów, dla których lubię używać Polarisa na tej mapie. Mogę tutaj sobie wskoczyć. Kolejna ofiara. Rakiet kasetowy. Właściwie rakiety. Idealny. Jest jakiś Tytan, spopielacz, albo Legion. Legion. Fajnie, że się złapał tą łapkę, ale chyba rzuciłem ją za daleko. I może podczas się katapultować. I Ronin idealnie pode mnie podbiegł. Bardzo mnie to cieszy. Ten Legion póki co mnie nie widzi. Ale tutaj jest
pilot z maskowaniem, który mnie z kolei zobaczył. Postaram się uciec. I zza rogu wychylił się jakiś autotytan, który mnie natychmiast namierzył. Po prostu widzi mnie, pyk. Z jednej strony to dobrze, że autotytany w tej grze są lepsze niż w pierwszym Titanfallu, bo w pierwszym były totalnie bezużyteczne. Nie potrafiły w żaden sposób odpowiedzieć na ataki wrogich tytanów. Ale z drugiej strony momentami mam wrażenie, że zachowują się tutaj tak, jakby miały aimbota. Poniekąd pewnie mają, bo tak jakby nie patrzeć, są robotami. Nie, mam wrażenie, że tego nie przeżyję. Spotkanie jeden oko w oko z Tonem zawsze się kończy. Prawie zawsze się kończy w ten sam sposób. W sumie powinienem ją zaaplikować koledze z drużyny, ale skoro już mam gotowego tytana, zniszczę swojego Polarisa. Tym razem pułapka zadziałała, całe szczęście. Co życie schodzi, bo zaraz będzie spisany. O, już jest spisany na straty, ale zaczął się katapultować. Ciekawa taktyka, pilot. Przeżył to? To ciekawe. No, na szczęście. Udało mi się go zabić. Wracamy do mnie. Okej, mam rdzeń, ale nie bardzo chcę tam wchodzić, ponieważ dzieje się tam bardzo dużo i widzę, że też chmurę dymu elektrycznego i nie wiem, czy to jest moja, więc w sensie z mojej drużyny czy z cudzej, więc pójdę naokoło i zaatakuję ich z flanki. Idealnie. Nawet nie zdążył się odwrócić. Gdybym zdążył się do niego dostać, zanim zacznie się katapultować. Oczywiście mi się to nie udało. Musiałem się odsunąć, żeby mnie nie zabiła eksplozja. Ale przynajmniej mam tutaj baterię. Co jeszcze trochę wydłuży życie mojego tytana. Są co najmniej 3-2 tytany. Podejrzewam, że za rogiem jest jeszcze jeden. Jeszcze jedno użycie rdzenia. Kogoś zabiłem? Pilota, który się nawinął, potoczył. A tym razem nikt się nie nabrał na moją lokalnię, dlatego to niestety. Oho, a tu się ktoś się zdetonował. No i przegraliśmy o ponad 100 punktów. Dosyć dużo. Oj, nie trafiłem. Miałem go na widelcu. Ale udało mi się przejść na jego plec. Dalej. No i niepotrzebnie to robiłem, bo odsłoniłem się przed tym legionem. Po prostu mnie ściął. Okej, jeden z moich ocalałych kolegów z drużyny przesiadł sobie tutaj. Słychać w tle odgłos włączanego smartcora u Legiona. Okej, to już wszystko. Dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.